Dobra, wybaczcie spóźnienie. Nie, jasne, spoko. Ktoś tu się ma za gwiazdę. Gdyby Open cię obchodził, to przyszedłbyś wcześniej. O co ci chodzi? Nie jestem żadną gwiazdą. Jasne, że Open mnie obchodzi. Jestem. Open? Czy to, żeby twoja przyjaciółeczka była na scenie? Zrobiłbyś wszystko, żeby się do niej zbliżyć, co? Ale ja nikogo nie zmuszam, żeby ze mną śpiewał. Co się stało, gitarzysto? Masz problem z tym, że ze mną śpiewała? Ona wystąpiła na scenie, bo chciała. Bądź gotowy, że cię odrzuci. Nie, nie, to ty bądź gotowy na... Co wy wyprawiacie? Dlaczego się kłócicie? Jaki macie znów problem? Nie martw się, mieliśmy malutką sprzeczkę, ale nic się nie stało. Nie, macie powiedzieć prawdę. O co się kłócicie? Pani nauczycielki przyszły zaprowadzić porządek, co? Czego nas nauczycie? Pani nauczycielka da ci lekcję śpiewu na Open Music. Nic się nie stało, dziewczyny. Po prostu ktoś się spóźnił na próbę i tyle. Ten koleś to Simon. Dobrze, przestańcie się kłócić. Idea Opena polega na tym, żeby śpiewać razem. To nie jest takie trudne. W porządku, nie traćmy więcej czasu. Wiecie, jacy są faceci. Zaczynamy gadać i pojawiają się różnice. Prawda jest taka, że nie wszyscy z zewnątrz są przyzwyczajeni do naszych wysokich wymagań. Dobra, przestańcie już mówić o wymaganiach i zacznijcie się tym bawić. Open to nie są zawody, tak? Dobra rada, powiedz to swojemu kolesiowi. Może sam mi to powiesz, Mateo? Dosyć! Może weźmiecie przykład z nas? Dokładnie. Jeśli chcecie się od nas uczyć, to zapraszam na próbę. Aha, super pomysł. I co, gwiazdorze? Czemu nie powiedziałeś dziewczynie, że chodziło o Lunę? Boisz się, co? To nie ma...